I rozpoczynamy. Oczywiście finał turnieju Homestar Cup 24 Galactic Rumble. W górnym lewym rogu człowiek, przed którym StarCraft nie ma żadnych tajemnic, wygrał ponad $1 000 000, dwa razy mistrz świata, Jona Sotala, czyli Seral, zawodnik teamu Basilisk. No i w górnym prawnożniku oczywiście reprezentant drużyny Liquid. Jest to nie kto inny jak Clem. Tak jest, Clement Desplanches, Francuz na Fina, ze mną Aristori, czyli Tomasz Rutkowski. No i przekonajmy się, co się wydarzy na pierwszej mapie. Format został zmieniony w ostatniej chwili ze względu na to, że już jest godzina dość późna. Clem jeszcze potrzebował też chwili, żeby wypocząć. No, zaczynamy w Fina w zasadzie o 1:20 w nocy. No, Seral nieprzyzwyczajony do grania teoretycznie w takich godzinach. Clem też wyglądał na trochę zmęczonego, opadniętego, no ale nie dziwota, jak już jest... Od 15 jak gramy, no to już ponad 10 godzin transmisja tutaj akurat sobie leci. Gracze oczywiście no też mieli niby chwilę na wypoczynek, jakieś przemyślenie, chwilę właśnie Clem przed finałem, ale to nie jest łatwy wysiłek. No tym bardziej to, że właśnie Seral zaczynał równo o 15, także na pewno dosyć długo już tutaj siedzi. No Clem minimalnie później, bo faktycznie tak. Zaczynał około chyba 3 albo 4 best of 5. Tak, ale... Zabędę troszeczkę więcej czasu na sam odpoczynek. No ale faktycznie kwestia jest, różnica jest też taka, że faktycznie Seral dosłownie przed tym finałem miał takie jedno, było 5 odpoczynku, gdzie faktycznie Clem no, musiał się napocić, żeby wygrać ze Skillosem. To jest na pewno dużo większe zmęczenie po jego stronie. Seral teoretycznie troszeczkę bardziej wypoczęty. Tak, no ale też się oczywiście musiał namęczyć w meczu z Reynorem. Z tym jego Protosem i no i Zergami też, ale też jestem zdania, że taka sytuacja minimalnie lepsza dla Serrala, bo miał właśnie chwileczkę dłuższą przed finałem, żeby jakoś się zastanowić, zregenerować, przemyśleć jeszcze. No bo pewnie spodziewał się, że raczej zagra na Clema, ale ogólnie patrząc na tę drabinkę, no był scenariusz najbardziej prawdopodobny taki, że będzie albo Serral, albo Reynor w finale, a z drugiej strony Clem. Jednak właśnie mamy Serrala i Clema. Gdyby się trochę inaczej potoczyła faza grupowa, byłaby duża szansa na Seral kontra Reynor, ale Clem też na pewno miał szansę dzisiaj, myślę, że pokonać Reynora, do tego jednak nie doszło. Kręci głową przed chwilą, taki lekki zawód jakby pokazał Clem, tak jak to robił w meczu ze Skillosem. I ciekawi mnie dlaczego, bo chyba nic jeszcze fatalnego się nie wydarzyło. Ej, to są jakieś dwie szybkie fabryki od rana, ciekawe, nie? To jest bardzo ciekawe otwarcie, może faktycznie próbuję już zaskoczyć na tej właśnie pierwszej mapie. To nie jest do końca takie otwarcie, które pokazał nam Hero Marine na Reynora, czyli takie powiedzmy szybkie 5 faktorek. To jest w sumie dwie faktorki i na tym właśnie będzie bazował. To jest w sumie to chyba kiedyś takie otwarcie już widziałem. To jest faktycznie takie w miarę szybka agresja cyklonowa oraz helionowa. To jest na pewno bardzo mocno niebezpieczne, ale Seral na pewno takie buildy zna. Także na pewno wie, jak sobie bardzo dobrze z tym radzić. Oczywiście opracowywane na pierwsze co to prędkość tych cyklonów. Także no na pewno Clem musi uważać, żeby tych pierwszych helionów nie stracić, ponieważ są one oczywiście bardzo mocno kluczowe. Ale z drugiej strony Seral gra bardzo szybki Roach Warren, to jest Roach Warren w 4 minucie. Co wydaje się być w sumie idealną odpowiedzią na to, co właśnie przygotował na niego Clem. Bo on tą drugą faktorkę widział. I właśnie to drugie Roach Warren się pojawił. W sumie idealny scout właśnie po stronie samego Serala. No, a Seral w moich oczach, w tych grach, w tych finałach też, jakie widziałem, no to jest po prostu najlepszy gracz, jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt gry, jakże ważny, czyli zwiat. On prawie zawsze tym Overlordem da jakoś wleci, żeby zobaczyć to, co najistotniejsze, a jak nie Overlordem, to czasami inną jednostką, czy w inny sposób. Także tak jak widzimy, Seral wie, z czym walczy, no i zobaczymy, jaka będzie jego odpowiedź na duże liczby cyklonów. To nie jest ta taktyka, którą pokazał Hero Marine na Reynora, gdzie cyklonów było budowanych 9 w jednym momencie, tutaj są po 3, ale będzie też do nich prędkość, no i zobaczymy, czy faktycznie świetna kontrola Clema zagwarantuje jakiekolwiek obrażenia. Póki co królowe się przestawiają przód, tył, ale w którymś momencie Seral musi się zdecydować na odparcie, na próbę przechwycenia cyklonów. Na razie jeszcze to nie nadeszło. On też zobaczy, jak Clem na razie nie chce tak daleko wierzyć na klip, ponieważ jego prędkość na cyklony jeszcze się nie skończyła. Dopiero w momencie, kiedy to lepszenie się faktycznie pojawi, będzie mógł być bardziej aktywny swoimi jednostkami. Oczywiście Seral na razie swojego lera nie posiada, co za tym idzie, oczywiście prędkości do Roachy jeszcze nie ma, ale oczywiście musi uważać na jakieś potencjalne zerglingi, które będą w stanie go flankować i właśnie w tym momencie ma to miejsce, także próba otoczenia cyklonów w sumie wydaje się być nawet bardzo dobra, że w tym momencie dwa cyklony już giną, oczywiście Clem jeszcze pozycję utrzymuje, ale te dwa cyklony są bardzo mocno pobijane, także musi jak najbardziej na to uważać. Oczywiście Seral od razu faktycznie morfuje Ravagery, który mają jeden zasięgu więcej od samych Roachy. Co tym ludzie są oczywiście dużo lepsze, takie wymiany z cyklonami, ale bardzo szybko zostały od razu zabite przez te cyklony, także minimalne błąd, jak chodzi o kontrolę po stronie samego Serala. Oczywiście Clem stara się być już coraz bardziej agresywny, ale
Liczba cyklonów to troszeczkę drastycznie spadła, także musi jak najbardziej na to wszystko uważać. Seral aktualnie na 61 tonach i robi kolejne 6. Czwarta baza oczywiście w tym momencie jest produkowana. Podwójne engineering, przepraszam, tak Russian Chamber, także oczywiście o swoich ulepszeniach jak najbardziej będzie pamiętał. Z drugiej strony Clem, jeden jednak najbardziej w budowie, także oczywiście Seral zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest mech, że będzie oczywiście takie przejście w jednostki biologiczne. Tak, mieliśmy też. Seral miał wszystko twardo. Coś nie, najpierw zrobił jeden na Roach'e, po chwili anulował i zmienił już na mele, także będzie głównie bazował na jakimś potencjalnym Linkbane. Dobra, jak widzimy, Seral chwilę temu upewnił się, że nie ma na przykład dalej jakichś fabryk stawianych, że Clem nagle na finał nie wyciągnął jakiegoś dziwnego mecha. No i ma już właśnie świadomość na to, na co gra i wydaje mi się, że właśnie na podstawie tego, co zobaczył Overseer, okej, okay, jest piechota, to Seral uznał, dobra, robimy ulepszenia do właśnie Linków, Bane'ów, tego typu jednostek, bo gdyby grał na mecha, to pewnie postawiłby na jednostki zasięgowe, czyli właśnie ulepszałby Roach'e, Hydraliski, Lurkery i tak dalej, i tak dalej. No a tak to lecimy. Już teraz Infestation Pit, Seral w swoim stylu szybkiego Hive'a zaplanował. Mapa jest dość długa. O, i jako piątą bazę oczywiście Seral zajmuje złotą bazę. Niektórzy lubią nawet tam już czwartą postawić jako zerk, a niektórzy to w ogóle jako trzecią czy drugą nawet się zdarzało. W przypadku cyklona chyba ryzykowne, bo właśnie zajęcie tego złotej, bo faktycznie jest bardzo mocno odsłonięte. Oczywiście Seral w tym miejscu swojego klipu nie posiada, także nie miałby takiego systemu wczesnego ostrzegania, że faktycznie te jednostki tam ustawić. Jednocześnie oczywiście Clem już sobie tak chyba domyślnie leci tymi dwoma medivacami w tą potencjalną złotą bazę, o której przynajmniej na razie jeszcze nie wie, ale prawdopodobnie za chwileczkę już się o tym dowie. No, 7.30 zaklejkowany Hive, także na pewno jest to gigantyczny, szybki budynek, jeżeli o to chodzi. I sobie właśnie pytanie, czy to jest właśnie po to, żeby być jakieś potencjalne Vipery? Czy po prostu kwestia Adrenala? To oczywiście za chwileczkę poza mną na to odpowiedź. To właśnie próba zaatakowania tej czwartej bazy zawodnika zergowego, w sensie to piątej bazy Serala, ponieważ oczywiście buduje dwie bazy jednocześnie. Jak na pewno na razie solidna defensywa, także Clem oczywiście zmuszony do wycofania się. Oczywiście po drugiej stronie mapy jeszcze próba zaatakowania tymi cyklonami, które zostały właśnie z początkowego etapu gry. No a to próba otoczenia tego wszystkiego przy pomocy zerglingów. Teoretycznie ucieka w dobrą stronę, ale no, mi wszystko jest w stanie utrzymać przy życiu tej jednostki. I w sumie zakolekowane bardzo szybki barrow w sumie po stronie Serala. Też jakieś potencjalne zakopane bailingi oczywiście mogą się pojawić w tej grze. No to jeszcze jest taki minimalnie dalszy plan, ale za chwilę faktycznie jak trochę teraz Seral odepchnie Clema, ograniczy wizję Teranowi, to właśnie to jest moment, kiedy można spróbować takie bejny pozakopywać. Przydałoby się też te Xel'Naga w sumie odblokować. Tu jest dużo fajnych miejscówek, gdzie takie zakopane bejny mogą być fajnym, podstępnym planem. No i dobrze, Clem może zajmuje czwartą bazę, ale widać, że też się robi całkiem spory atak lądowy. Świetnie wygląda limit w sumie jednego i drugiego zawodnika. 9 minuta, 20 sekunda, to już pełne limity, także z pełnym zaangażowaniem zaczynają finał. Było pasywnie, ale teraz już będzie trochę intensywniej. No, Clem wpycha się na rampę, nie ma jeszcze dużego oporu, tylko troszeczkę Roach'y Ravagerów. Słuchaj, gigantyczne rejestry sztanków jeszcze po stronie Clem, oczywiście. Seral zakolekował swoje trzy Vipery, które w tym momencie już wleciały na mapę, ale jeszcze musi oczywiście naładować energię na nich, żeby być w stanie pod to wszystko podejść. O, ten Infestor się wykopał, ale został szybko zniszczony przez tanka i tam na dole jeszcze widziałem, że Clem też się minimalnie zagapił. Traci trochę więcej niż powinien Clement, ale spokojnie, nadal kompozycja nie wygląda słabo. Nikt nie będzie mieć jakiejś dużej przewagi w ulepszeniach, może minimalnie przez chwilę Seral, ale szybko się to wyrówna. Posiłki dosyła Francuz do tego ataku, który teraz widzimy, no ale są też Vipery już naładowane, gotowe do oślepiania albo wyciągania z tanków. Korosiwy z Blinding Cloudem, fajnie wykorzystuje te umiejętności Seral, no ale jeszcze jest ten zwykły oddział. O, tak, atak przed tym jak tanki są rozłożone, świetnie. No i znowu spycha przeciwnika. Drop nie zrobi chyba za dużo. Clem się przestawia z godziny 9, chyba tam mniej więcej na godzinę 10. No tak próbuje polatać i poprzeszkadzać, aby narzucić tempo, ale na razie chyba mu się to nie udaje. Lucky Dundra, w ogóle do jednej bazy to jest miał 6 królowych, które czekały właśnie na tego typu desant, także dwa medivaki bardzo szybko zrozumiałe, co oczywiście troszkę niweluje możliwość powrotu tymi jednostkami. Ale w sumie tak taki duży błąd, taki początkujący błąd, że faktycznie wszystkie jednostki szły pojedynczo. Za tym idzie faktycznie, była to bardzo dobra wymiana na Clema, mimo straty dwóch medivaków. Jednocześnie oczywiście aktywny po dwóch stronach mapy, także jednocześnie desant do drugiej bazy oraz do tej bazy ze złotymi minerałami. No Clem w sumie jest jednocześnie w trzech miejscach naraz, ale Seral oczywiście nie zostaje tak mocno dłużny. Także oczywiście przygotowane na każdą formę ataku.
Ten Ultra jest w sumie wyklikany troszkę przez te Mariny, ponieważ oczywiście jeszcze nie posiada swojego ulepszenia na pancerz. Także Mariny oczywiście mają w miarę no, duże szanse na takie jednostki tego typu. Obronił się wszędzie. Zdecydowała większość europejskich zergów i to tych z najlepszej setki by już dawno poległa na presję Klema, ale Seral trzyma się dzielnie. Straty jakieś są, ale są one nieistotne w zasadzie. No i jeszcze kolejny duży skład Klema jedzie przez mapę. Zaraz podejdzie do Xel'Nagi, ale przy tej Xel'Nadze już zaczyna się pojawiać trochę więcej Serrala. Tutaj Dzik nawet zrobił jakąś flankę i czy ośle... O tak, pewnie, że oślepienie i dalej na tanki. Tanki prawie nic nie zrobią, chociaż jest jeszcze jeden z tyłu. Infestor już zaplanowany, a to jest dopiero 12 minuta i Serral takie piękne podstępy. Jest! Ale jaki potężny fangal w ogóle są na te wszystkie jednostki Klema. To, że faktycznie nice. Większość jednostek w tym momencie zostało wyciszone. W sumie troszkę Serral począł krew, teraz krew w żyłach. Także już od razu idzie z kontratakiem na tę bazę wydobywczą Klema. I faktycznie STV zmuszony do powrotu, ale ten Ultra jest doskonale... Daje sobie radę w tej linii wydobycia, jeszcze próba zniszczenia planetarki. No to jest bardzo ryzykowne zagranie. Faktycznie Klem już w tym momencie idzie na plecy swoimi jednostkami. Planetarka na razie utrzymuje się przy życiu, ale jednak cztery ultrajski mają zbyt duże obrażenia, także w tym momencie właśnie pada. Bardzo mocno przestimowane to bio. Także muszę to wszystko uważać, ma ten 50 SCV łącznie skinął w tym ataku. Bo tam był jeszcze atak w inne miejsca, no, oczywiście. Wow. No tak, Serral wygrywa tę pierwszą mapę z tym takim mocnym kontratakiem. Wygrał jedną dużą bitwę, poszedł raz do kontrataku i faktycznie był w stanie zgarnąć tę mapę numer 1 na swoje konto. Łatwo, łatwo. Stosunkowo łatwo. Po prostu Serral się bronił do momentu, kiedy miał już wszystkie narzędzia, dziki, ulepszenia i jeszcze oczywiście ten piękny, kluczowy często element, czyli zakopany Infestor, na razie Wellplay. Właśnie. Dokładnie. Rusza druga mapa tego zacnego finału. Klem oczywiście na czerwono, Serral na niebiesko. No, pokazał naprawdę się jak rasowa bestia Serral. Wszystkie rzeczy super i detale super, nic bym nie zmieniał. To jest taka gra, z której można w sumie dużo się nauczyć, by nie patrzeć. Jak chodzi oczywiście o kwestię kontrowania, co nawet nie tyle co kontrowania, co ogólnie grania. Ale na pewno bardzo dobra kontra oczywiście na otwarcie z podwójnej faktorki. Tylko faktycznie pokazuje, jak powinno się grać. Czyli szybka technologia. Szybki hive, tak. Szybki hive, oczywiście spellcasterzy. No i potem już faktycznie też arcydzieła z jego strony. Dokładnie, to wykonanie, ten klik. Zakopywanie też. Właśnie myślałem, że pod Bane, wiesz, zakopywanie będzie. Ja ale i w ogóle nie było tylko Infestory, nie? Super, tak, naprawdę tak, super. Piękna sprawa. Command Center grany przez Klema po Reaperze, czyli... No, El Clasico, jeżeli chodzi o taktyki obu zawodników. No może teraz, gdy Klem no, poczuł, że Serral wcale nie jest o milimetr słabszy, jakiś gorszy, to teraz możliwe, że zobaczymy od Francuza jakieś pewne ryzyko, no bo jego dyspozycja dzisiaj no, nie jest tak topowa, jak wtedy, gdy właśnie czy Serrala, czy Reignora pokonywał na Mistrzostwach Europy. Teraz jest taki troszeczkę słabszy, chociaż nadal bardzo dobrze wszystko robił, nie? No tak do tej 9 minuty się super rozwinął, ale Serral też. Też kwestia taka, że faktycznie Klem miał takie... taki przydomek, że faktycznie w internecie, czy powiedzmy, jeżeli gra z domu, to faktycznie gra zdecydowanie dużo lepiej, niż ma to miejsce na takich turniejach offline'owych. Kozak w necie, ta. Tak. Tak, dokładnie. Coś tam drugie w świecie. No i faktycznie to powoli się zmienia. Oczywiście z turnieju na turnieju widzimy, że Klem w tych turniejach offline'owych, czyli granych powiedzmy na żywo, zachodzi coraz dalej. No ale już faktycznie kwestia zmęczenia, bo faktycznie nie jeden taki łatwy pojedynek już przed sobą dzisiaj miał. I może faktycznie jeszcze potrzebuje trochę czasu, no, ale już pokazuje te przebłyski, które pokazuje faktycznie grając z domu. No ale zobaczymy, czy może oczywiście zaskoczyć, może oczywiście to BO5 jeszcze wygrać. Oczywiście sprawa jest całkowicie otwarta. Jak na razie bez żadnych udziwnień, także oprócz po prostu zagrania baraki, faktory oraz starport. No i w sumie takie pierwsze zagadką będzie, co zagra z tego dokładnie starporty, czy to będzie właśnie jakiś wiking, żeby ograniczyć ewentualnie wizję Serrala, czy to będzie Banshee, czy może Liberator. No to oczywiście poznamy odpowiedź już za chwileczkę, też lekki scouting Serrala, co dokładnie właśnie przygotowuje na niego Klem. Ta trzecia baza oczywiście została zauważona, także no scouting, jakby nie patrzeć, taki poziom światowy, poziom oczywiście Serrala, że możemy tak to powiedzieć. Także doskonale wie, co się tutaj dzieje. Oczywiście zauważył, że przy starporcie przynajmniej na razie nie ma żadnej dobudówki, także zostały dwie możliwości, albo to będzie Viking, albo to będzie Liberator. Tak jest. Na razie widać standardowe zabiegi, trochę zwiadu, trochę zaczepiania. No, Klem tutaj oczywiście z racji, że stoją królowe, za wiele zrobić nie możemy. No i teraz już 5 i 6 Heliona buduje Klem.
No, w sumie z takich właśnie takich akcji, o których myślałem, bardziej ryzykowniejszych, na jakie chyba się skusi Klem, to oczywiście to, z czego on trochę słynie, to jest wjazd Helionów w drony. Do drugiej, może do pierwszej, kto wie, może do trzeciej bazy przeciwnika. No, a za tym wszystkim jakieś koszary powstają. Aha, Seral już biega, już wie, że to nie jest coś dziwnego, jakiś tam, wiesz, drugi starport, druga fabryka. Nic z tych rzeczy, klasyka. Pokazałem taki najprostszy możliwy standard, także dodałem dwa kolejne baraki. Oczywiście w momencie, kiedy ta trzecia baza wyląduje na swoje miejsce, to pojawią się prawdopodobnie kolejne dwa. Też żeby zmienić chyba jakiś ewentualny all-in w postaci 8 barak, co oczywiście również jest tutaj możliwy. Ale standardowo są faktycznie to 5 baraków, pojawiają się już pierwsze dwa Engineering Bay, także już Klem myśli o swoich potencjalnych ulepszeniach, która oczywiście najpierw zagra Lera, Benignesa, także najbardziej taka bezpieczna opcja, jaka istnieje po jego stronie. No i mam po prostu rozwój ekonomiczny. Oczywiście Klem tymi Helenami stara się ograniczyć rozsiewanie creepu. Co jeszcze bardzo ciekawy rozstawiony Liberator. Oczywiście chodzi o to, że ta dronka, która ma zmierzyć do czwartej bazy, będzie w stanie... Jest możliwe, że zostanie zniszczona, ale... No nie można tak za bardzo na creepie tego rozstawić. Faktycznie królowe nie mają aż takiego dalego dystansu, żeby tego wszystkiego się pozbyć. Tak na razie ekonomiczna, standardowa gra, jak i po jednej, tak samo po drugiej stronie. Nie zwróciłem uwagi, ale chyba Seral jeszcze nie zagrał Evo Chamber podwójnego, więc bardziej chce zrobić Lera i pewnie... No. 30, tak standardowy właśnie timing, jeżeli chodzi o te... Czyli najpierw szybkość do Bane'ów jest planowana. No, najbardziej bezpieczne otwarcie z jednej strony, z drugiej no będzie może go to właśnie uwierało, że będzie mieć później wzmocnienia do Lingów i... No i nie tylko Lingów. Chyba, że niespodziewanie zrobiłby jeszcze do tego Roach'a, ale no wątpię. Na razie raczej te Karakany właśnie, Ravagery poza konkursem, poza planami Fina. No i teraz znowu, no sama klasyka, naprawdę nic specjalnego nie przygotowali na razie na tę drugą mapę. Spory transfer do... Znaczy nic specjalnego, Seral ma 75 dron w 6 minucie 5 sekundzie, no to jest dobre. No, da się lepiej, ale to pewnie jest to oczywiście odpowiednia ilość. Widzisz, że to chodzi. To jest wszystko w ogóle tak zagrane strasznie podręcznikowo po stronie Serala, także... Znaczy nie wspominałeś, to jest 5.00 gazy, 5.30 Ocean Chamber, równo 6.00 pojawiają się ulepszenia. Także nic po stronie Zerga, przynajmniej na razie nie jest spóźnione, to jest samo po stronie Klema. Oczywiście trzecia baza już jest, pojawia się oczywiście druga faktorka, też ze wcześniej będą produkowane prawdopodobnie podwójne siege tanki. Potem ewentualne przejście w jakieś miny jak najbardziej może nam się pojawić. No i za chwileczkę przyjdzie właśnie ten moment, kiedy Klem po raz pierwszy wyjdzie na mapę z jakąś pierwszą agresją. Dobrze, tutaj nie ma jeszcze jakiejś wielkiej woli Klema, żeby atakować, ale ciekawe, nie? Nie widziałem. Przynajmniej przypominam sobie dużo takich liberatorów tak wcześnie zagranych w takim miejscu, bo zazwyczaj to Klem się nimi na tyły przeciwnika kieruje, a tutaj właśnie jest jak jest. Siege Tank fajnie wypozycjonowany w takim miejscu, do którego ciężko się dobrać. Na razie nie jest on użyteczny, ale za chwilę będzie, jeżeli Seral zdecyduje się na obronę. Ale Seral nie broni się, tylko kontratakuje, więc to jeszcze lepsza forma obrony. No i tam są SCV do wzięcia i to nie będzie mała strata Terana, coś czuję. Ulala. O nie, tu Bane od tanka mogą... Jeszcze miliony defensywne. Ale wyszło. Pięknie. Idealna są defensywa, jak chodzi o samego Klema. Że tylko i wyłącznie 3 SCV za taką ilość Lingów oraz Billingów. Ale na pewno była to bardzo, bardzo dobra defensywa. No lepiej być nie mogło, nie? No, żaden jest stracić, tak teoretycznie mogło być, ale jest na pewno bardzo dobrze. Oczywiście Klem o swoich ulepszeniach pamięta, ale tylko i wyłącznie jednym. Że plus 2 do ataku został zaklikowany, ale nie ma tego ulepszenia do pancerza, więc miejmy nadzieję, że za chwileczkę się zreflektuje oraz ulepszenie nam się pojawi, no bo jeżeli zapomni, to może być gigantyczny błąd w dalszej przyszłości. No, ale mimo wszystko, to, że te Heliony były na czas, to Siege Tank, to, że Seral też może bardziej Bane'ów nie rozdzielił i tak dalej, no wszystko tak niby ładnie zrobił Seral, już myślałem, że jest ponad 10 SCV padnie, a jednak nie. No i to na pewno uskrzydla trochę Klema, który ma teraz całkiem duży limit. Całkiem sporo jednostek, jak to idealnie wymikruje, to kto wie, co się wydarzy. Tutaj też nie ma tak dużo biomasy, chociaż zapomniał zniszczyć, a raczej, no może nie zapomniał zniszczyć, tylko nie rzucił jeszcze skana Klem, o właśnie teraz używa tej umiejętności, pozbywa się tym samym powoli biomasy, co powinno mu ułatwić, utorować drogę do bazy na 12. Przejmuje Xel'Naga na chwilę Seral, a tak naprawdę konstruuje kolejny oddział, żeby zrobić flankę na oblężenie Klema. Czy to już jest ten moment? Tak, podchodzą jednostki Serala, zaraz będzie próbował przełamać atak rywala. No zobaczymy, czy mu się uda. To jest naprawdę sporo jednostek. Helbaty jeszcze przy Siege Tanku. Nie ma chyba większych problemów z Seral, ale pytanie, czy on się dobrze wymieni, bo to jedna rzecz wygrać bitwę, a druga oczywiście być po niej na prowadzeniu. Jest okej, okay, myślę. To wydaje się, że na takim minimalnym prowadzeniu będzie patrzeć, ale jak najbardziej to jest cały czas bardzo mocno wyrównana. Że nie by to ani jakieś super dobre defensywa, nie super, już jakaś nie wiadomo jaka zła. Bo to po prostu solidna defensywa.
Różnica jest taka, że faktycznie strona tak nie przychodzi hype'a w tej grze. Tak. W sensie poprzedniej grze już w tym timingu ten hype był skończony, a tutaj nawet nie mamy jeszcze zielonego Infestation Pit. Także to może być taką kulą u nogi dla zawodnika zergowego. No, Krem cały czas sobie naciska, także cały czas bardzo mocne podejście od tej prawej strony, gdzie faktycznie nie ma w ogóle creepu, ponieważ jest tutaj regularnie czyszczony. Oczywiście bardzo mocne podejście, ale jest Mariny bardzo mocno skotłowany w jednym miejscu, także muszę to wszystko uważać. Jeszcze mina wybucha na Mariny zawodnika terańskiego, też lekki friendly fire nam tutaj z tym wszystkim powstał. Krem oczywiście straci tutaj naciska z tej prawej strony, ale w razie zbyt mało jednostek, także Krem oczywiście to zauważył. Oraz mamy w miarę szybką ewakuację. No i próba ataku z drugiej strony właśnie. No dwa się właśnie powoli kończy. No na pewno właśnie rzucił się faktycznie w oczy fakt, że Seral tak dla mnie po pierwsze, że zrobił hedaliski, prawdopodobnie w odpowiedzi na minę, a po drugie właśnie tak późno ten hype jak na niego, ale może myślę nad tym, że tu jakieś grubsze wymiany jeszcze się wydarzą na tej aktualnej kompozycji. Ale bez Viperów to być może właśnie się jednak nie obejdzie. O, no teraz miny znowu były niezłe. Tam też była taka jedna na godzinie 12, która zniszczyła 14 jednostek. Teraz myślę, że niedużo gorzej poszło to dla Klema. No i w końcu Seral się obroni, ale to też tak właśnie, no mogłoby być lepiej, mogłoby być więcej. Wstrzymuje się. W końcu tam pojawia się również Hive oraz Lurker Den, też już widzimy taki obecny plan Seral na resztę tej gry. Oczywiście Klem swoje 3-3 już zakolejkował, jak na razie Seral oczywiście tego nie może zrobić, ponieważ Hive jeszcze nie został zakończony. Próba jedno wycofania jednego Medivaca, no ale wpadł idealnie pod hydraliski, także nie miał zbyt dobrego żywotu. Też próba atakowania tej bazy, no to świeżo postawiono właśnie po lewej stronie. Zobaczcie, minę bardzo ładna pierwsza mina. To faktycznie zrobił dużą ilość zerglingów, no i w sumie Seral troszkę zbyt optymistycznie chyba podszedł do tej batalii. Że oczywiście zmuszony lekko do wycofania się oraz przegrupowania swoich sił. Dobra. Jak widzimy, lingi, bejny, hydraliski, inne rzeczy. Jest Mikołaj. Leci laser spać, dobra. Okej. Myślałem, że wpadniesz, ale spoko. Dobra, nie będzie dopingował Klema. Swojego sojusznika z teamu. Właśnie pomoc. Idzie. A gdzie jakieś wsparcie dla Klema, jakieś podpowiedzi, cokolwiek? Graj lepiej, no. Nie wiem sobie, co ja mam powiedzieć. Lepiej do 15. Dobra. To mogłoby to bardzo pomóc. Dobrze, podbiega oczywiście Klem i jeszcze jedna akcja. Dużo maruderów ma tutaj Francuz, więc na Lingi, na Bejny to nawet dobra jednostka, bo dużo potrafi znieść, dużo potrafi zaabsorbować, a Mariny z tyłu zadają fajne obrażenia. I znowu, świetnie, Mariny do tyłu, idealne mikro Klema, ulepszenia też mu służą. Ładne, ładne to jest, no i jeszcze spróbuję więcej, nie ma za dużo Bejnów, chociaż teraz jakieś dobiegają, jest też Infestor, który może kompletnie odmienić losy tej bitwy. To jest potencjał. Mariny faktycznie mają bardzo małe życie, bardzo ładne fang na te wszystkie medivaki, to może zostać w ogóle zniszczone. O, jeszcze! O! Kultowy Medivac dostał na 5 punktów życia, był w stanie się ewakuować. Także Klem troszeczkę szczęścia w tym wszystkim jak najbardziej miał. Tak, to był ogromny fart, że padły te Medivaki, które akurat nie miały jednostek na pokładzie. Klem się wycofuje. O, tutaj coś zostało zniszczone chwileczkę temu. Dobra, ale to nic dużego, jak widać Klem cały czas ma praktycznie 200 na 200. Teraz już na 5 bazach Klem, na 5 bazach Seral. Jeszcze nie wyczyszczona, także ewidentnie brak Overseera po stronie Serala. Tak na razie Klem cały czas atakuje na tę lewą stronę bazy, także baza no lekko zagrożona, ale już w tym momencie posiłki Serala nadciągają. Jeszcze bardzo ładnie wysłał dwa zedlingi bokiem, żeby faktycznie wymusić strzały miny. Chyba, że to się w sumie udało. Także jedna mina wystrzeliła dosłownie w jednego zedlinga, co tym idzie reszta armii była w stanie to wszystko wyczyścić. Ale mamy oczywiście atak jeszcze z drugiej strony, gdzie faktycznie liczby Klema nie są aż takie małe, także nie wystarczyło w sumie armii, która była tutaj zestawiona, także Seral już przesuwa swoje jednostki na prawą stronę mapy, żeby oczywiście pomogło to wszystko w batalii. Bardzo solidna mina, która zniszczyła większość zedlingów. Oczywiście Mariny również to wszystko oberwało, ale mimo wszystko utrzymało się przy życiu. No i te wymiany wyglądają w sumie bardzo dobrze na korzyść zawodnika tarańskiego. Także Klem no z niemałą przewagą już w tym momencie, cały czas tutaj jeszcze agresywnie gra po tej prawej stronie. No myślałem, że jeszcze powalczy Seral, ale po tych minach to chyba będzie bardzo ciężko, nie? To jest opór absolutny. Trzyma się Mikołaj. Dobra. Nie wiem za bardzo, jak teraz Seral ma do tematu podejść, no bo on będzie przez tak długi czas na dużo gorszych wzmocnieniach. No ale dobra, lurkery są punktem zaczepienia. Viper oczywiście też jakiś tam zakopany, może Infestor się gdzieś czai. Ale to będą bardzo trudne minuty dla Fina. A to bardziej, że faktycznie Klemasz ma przygotowaną powierzchnię, także są już ghosty i to w niemałej ilości.
Dobrze, chyba będzie musiał to uważać. Jeszcze bardzo ładna mina, która wysadziła kolejne chyba z 20 zerglingów, które tam wybuchło. Troszeczkę na północy. Na razie lurkery jeszcze bez ulepszeń, także pierwszy z nich został już snajpowany, drugi również. Dostał dosłownie dwa strzały od dwóch ghostów i musiał pożegnać się ze swoim życiem. No i to jest mój klem, aktywny jak po jednej, po drugiej stronie, także tak typowy klem, jakby nie patrzeć. Nie daje za dużo oddechu dla zawodnika zergowego. Ale Zeral czasami go sobie po prostu weźmie, nawet nie musi się jakoś wybitnie mocno prosić. No i biomasa, jestem zaskakujący, jak daleko jest posunięta, zwłaszcza na środku, bo niby tak cały czas go naciskał, klema Seral i tak w sumie rozprowadza tu i ówdzie. Oj, tam będzie nawet kontra chyba jakaś po prawej stronie wyprowadzona przez Serala, tutaj próba obrony. Zatrucie na Medivaki by się przydał, odrzucił bo Viper. Snipe na Vipera. Ale nie doszedł ten snipe, Viper wyleciał z zasięgu snipa, o, Overseery też, dobrze, mądrze jest je snipować, a tutaj ta wspomniana kontra. Nieźle, ale jakby to był taki zakopany Infestor jeden, ale by to odmieniło losy. No i właśnie, zobacz, pomyślał o tym samym Zeral, robi dwa Infestory natychmiast, nie? Taki jeden fangalik, nie? Taki grybem go rzucić i byłoby chyba po wszystkim. Ktoś widzi w ogóle takie rzeczy podczas gry, faktycznie zauważył, że to byłoby dobre? Okej. Okay. Następny raz będę gotowy, także tak. Na pewno wyciągam wnioski z tego, co się aktualnie dzieje w grze. Creep na pewno bardzo mocno ograniczany właśnie przez Klema. To jest realnie może, ale już ładna próba flanki właśnie po lewej stronie, także... Klem oczywiście to wszystko zauważył, także szybka ewakuacja z tego miejsca oraz oczywiście będzie budował ten atak od samego początku. Mam pracowany również, ale jakie wymiany, to jest 10 tysięcy strat więcej po stronie Serala, także to nie są małe liczby. Także Klem wymienia się naprawdę doskonale w tym wszystkim. Ale pojawiają się już pierwsi spercasterzy po stronie Serala, także pojawiają się pierwsze impestory, pojawiają się również Vipery. Czy Vipery były wcześniej, ale powiedzmy nie było z nich większego użytku. I snajpy na dronę w ogóle rzucane przez Klema, także czuję się już zdecydowanie pewnie. Bardzo ładne otrucie na oba Medivaki. No to już lekki brak reakcji, jak chodzi o te otrucie, także Medivaki bardzo mocno poobijane. Nieźle te. Te Vipery, nie Vipery, jakieś halo, chyba liczyli, że te Medivaki padną. Medivaki padną, ale tak. Niemcy krzyczą, ale chyba są u siebie, więc no cóż, co z tym zrobimy. Ale to jednak Francuz walczy z Finem. No... Myślałem, że Klem go już tutaj chwyta, że już to będzie w zasadzie w domu. Czy jest jakiś zakopany Infestor tam na dole? Nie, chyba jednak nie ma. Nie, a może... Tak właśnie, przydałaby się taka flanka z Infestora. To by było cudowne, bo natychmiast Serral by pewnie mu zabrał ekspansję. Od razu by go pokarał. No tak, widać, że chce, ale wie, że nie bardzo może. Nie są to duże oddziały Klema w tym miejscu, chyba. Tak, no przygotowana jeszcze flanka z prawej strony. Na razie stoi tylko właśnie przy Xelnadze. Ale z tego, co widzimy, to już tam się rusza w stronę godziny 12. Dobra, padają jakieś liberatory, które miały zatrzymać wydobycie Serala. Klem gra na czas. No, to już chyba jest taka, nazwijmy to może szumnie, kapitulacja Klema, jeżeli chodzi o taką wygraną, powiedzmy w miarę sprawnie, w miarę szybko, czyli tak, no powiedzmy do jakiejś 15 minuty, bo teraz już wchodzimy w late game. Seral dodaje Nydusa. No, taki potencjalny Nydus z jakimiś 10 lekrami, który wchodzi do bazy Tarana. No. Jak najbardziej może być takim lekkim game changerem, który oczywiście odwróci los tego pojedynku. Ale do tego oczywiście jeszcze daleka droga, na razie to Klem jest cały czas tutaj stroną agresywną. Bardzo nie wycięte liberatory, ale chyba obydwa będą w stanie mimo wszystko z tego uciec, także dobry pomysł, ale minimalnie zabrakło, ale w sumie Serali się troszkę za ciosem. Brakuje mi tego plastic bomba na te wszystkie medivaki, ponieważ to faktycznie bardzo mocno ogranicza możliwości harasy ze strony Terana. Też a propos zniszczenia tej plazerki po lewej stronie, no... Tak... Plazerka utrzymała się jednak, to minimalnie... Źle to wszystko wyliczone, oczywiście plus takie, że to rośnie 12 STV zginęło. Olala. Ale z drugiej strony wtedy limit Klema może być troszeczkę większy w tym wszystkim. Jest Infestor, ale widział go. Ale został zauważony przez Kana. Jeszcze wszystkie ghosty. Dużo złapał, chcę go od razu złapać do końca, Serral. Nie zła ta wymiana ostatecznie dla Fina, a tak się wydawało, że słabo. Tutaj już może trochę za głęboko lingami na rampę kolejną wchodził, ale jakoś tak się lekko wykaraskał. Tylko pytanie, czy on potrafi teraz z kolei odwet Klema skontrować już z liberatorami. 6 lurkerów dodaje Serral, chyba znowu chce bokiem mapy, czy właśnie tym wspomnianym Nydusem. Dużo więcej lurkerów jest chyba 6. Tak anulowa postawi, anulowa, bo nie do końca wie. Czy właśnie może morfować sobie lurkery właśnie w tym miejscu, jeszcze bardzo ładne MP na Infestora i raz snipe. Że Infestor w sumie oddany tylko i wyłącznie za samą energię. No i mamy się próba wrzucenia tego Nydusa do głównej bazy. No i pytanie, czy Klem się spostrzeże, bo jeżeli tego nie zauważy, no to może być to gigantyczna zmiana na temat tej gry. Jest Liberator, nie Liberator, tutaj widać
Hatcherka. No, to jest nieprzełamywalna na razie pozycja Klema. Nie tymi jednostkami. O, jak mądrze liberatory od razu tutaj są. Może trochę też szczęście. No i Seral próbuje. To tu, to tam, ale widać, że Klem stawia mu słuszny opór. Jest GG! Jest GG! Seral się poddał i wydaje na zakłopotanego. GG. Ładna potyczka. No jednak Klem stawia opór. Myślałem, że 3-0 jakieś tutaj poleci, nie? No już tam wiesz, 3-0, 3-1, także to jest ta jedna mapa. Tak. Podoba się na konto Klema, że wyrównuje. No. Będzie 1 do 1 przynajmniej na razie. No Klem od samego początku właśnie dorzucił w erę wysokie tempo, z czym Seral nie do końca sobie dawał radę, ale... Dokładnie. Walczył i wywalczył. Mamy w końcu tutaj remis. Zastanawiające to trochę, bym powiedział. Ale no zobaczymy, teraz się musi Seral z kolei pozbierać. Ładny finał odbędzie. Może faktycznie oszczędza na jutro siły na Max Paxa. No ale jednak wygra przecież Klem, no to tutaj wysiłku to wymagało dość sporego. Czy lepiej pisać teraz dzień dobry, czy dobry wieczór? No jak to lubi, jak to potrafi, można buongiorno nawet, to jest uniwersalne. Dobra. Ale po prostu cześć. Tak też można. Dobra. Jak widzimy, druga minuta. Lecimy oczywiście z mapą... Alcione to jest mapa, oczywiście tutaj jest ta złota baza. Także albo się uda, albo się nie uda. Będziemy, miejmy nadzieję, mieć fajne widowiska. Mam wrażenie, że na tej poprzedniej mapie te zakopane inwestory ciężko było wykorzystać, bo tak naprawdę jest no, góra trzyskana i widziałeś wszystko, nie? A niektóre mapy są takie, że chyba dużo trudniej tak zagrać, nie? Że ta poprzednia mapa taka niezła dla Klema, dla tego stylu, gdzie tak ciśnie. No była też taka szansa, że faktycznie inwestory mogły wejść, by tak chyba dwa albo trzy momenty. Ale to tylko w jednym miejscu na mapie chyba, tak? Tak, że teoretycznie mógł od prawej strony jeszcze, tylko faktycznie Klem bardziej skupił się na lewej. Tylko chodzi o te ataki, a prawie takie minimalne, powiedzmy jakieś tam podgryzanie. Więc tak, no było ciężko. Potem weszły liberatory. No i jednak gra się powiedzmy skończyła, także jak najbardziej by takie forma takiego choke pointu, czy takiego wąskiego gardła, gdzie ciężko by jakiekolwiek flankę zrobić. No w sumie świetnie wykorzystał Klem. Dobra, jak widzimy, Reaper śmiga. No troszeczkę poklikał faktycznie. Jednego zerglinga mu kliknął Klem. No tak wiecie, te pierwsze 2-3 minuty... No i jest drugiego już tam przerzucił się, także... Ale jednak! Ale takie życia przeżył. Wyczuwanie się jest ostre, nie? Że, no, dasz mi jeszcze linga, jeszcze dronę. Zobacz, jak dobrze klikam o tej godzinie. Jaka precyzja. No ale wiadomo, że Reaperem dużo no, raczej zrobić się nie powinno. Max jedna drona, chociaż historia zna przypadki, gdzie zawodowy gracz traci nawet może i dwie drony. Trzy to chyba nie widziałem nigdy. Trzeba to zmienić. Tak, na tym poziomie. Klem może to dzisiaj zmieni, kto wie. Jedna drona się czasami zdarza. Parę razy może na turniej góra. No jak na razie Klem przynajmniej do pierwszej mapy, jak na razie bez żadnych udziwnień. Że zauważysz, jakie takie formy udziwniają, typu podwójne faktury, po prostu nie działa na Serala, także gra już tylko i wyłącznie gry standardowe, przynajmniej na razie. To rzeczywiście zagrane szybki trzeci command center, pojawiają się drugie baraki, także tylko i wyłącznie dwa, ewentualnie cztery heliony i raczej będziemy widzieli już te przejście w jednostki biologiczne. Potem oczywiście jako follow-up takie 16 Marine Drop po dwóch albo czterech rionach, no to tak naprawdę decyzja należy tylko i wyłącznie do samego Klemu. No widzimy, że są tylko i wyłącznie dwa i już tej faktory zamienia się miejscami z barakami, bo oczywiście była możliwość produkowania podwójnych Marinesu. Dobra, jak widzimy, bardziej właśnie Klem chce chyba... No tak jak go pamiętam, tak jak wtedy, gdy wygrywał te właśnie turnieje większe w swojej karierze przez internet, co prawda, ale ten był za pierwsze miejsce 10-12 tysięcy dolarów, to właśnie on też wtedy lubił tak po dwa, max 4 heliony i potem jak najwięcej marinów i szybko boksujemy i szybko ciśniemy, nie? No bo no tak też wyglądała ta poprzednia mapa. Znaczy tam było więcej helionów na poprzedniej mapie, ale mimo wszystko, wszystko się sprowadza do tego, jak dobry Klem właśnie jest marinami, medivakami, jak zajeżdża rywala. Na pierwszej mapie był totalnie skontrowany, no przez dobrą Grafina. Na drugiej już było oczywiście z korzyścią dla właśnie Klema. No i ale zauważ, bo Klem niby gra takie 2-1-1, ale z drugiej strony jest grana druga faktorka wschowana. Także to może być coś, co takie, okej, zobacz, mam 16 Meridiów, mam Steampaka, ale jednak w tle budowany jest mech, także może to jakieś potencjalne cyklony, czy ewentualnie tanki.
Ale z drugiej strony Serral pominął całkowicie Benignest. On miał po prostu od razu Roach Warren, także to może być takie... Gram kontrę na ciebie, mimo to, że ty mnie kontrujesz, także kontra kontry. Więc właśnie w taki sposób to wszystko wygląda. No i właśnie pytanie, czy to będzie jakaś trzecia faktorka, czwarta faktorka, no... Jak chcesz, to będzie jak Switch Mecha. A to nie jest ten build, gdzie się zrzuca miny z szybkim zakopywaniem? Bo tak trochę mi się kojarzy jakoś. Może być, jak najbardziej może być. To jest, znaczy dla mnie to tak wygląda, ale jeszcze zobaczymy, bo tak jak mówisz, to może... A jeżeli to jest ten build, to masło po prostu wchodzi tak masło, także... No tak, tak, teraz na bardzo... To jest ślepa kontra, wydaje mi się, że Strahl za bardzo nie widział właśnie, co się dzieje w bazie Klema, także... Mógł przypuszczać? A jeżeli tak jest, to naprawdę szapoba. No nieźle. To faktycznie są te miny i tak jak mówisz, Mass Roach to kontrolują dlatego, że no po prostu masz bardzo dużo jednostek jako Zerka, Teran ma, no cóż, miny, więc Klem robi coś, co jest zaplanowane na przynajmniej jeszcze no 5, 6, 7 minut co najmniej, natomiast Serral robi coś, co może to wszystko szybko zgasić, ale on teraz też jeszcze dorabia drony, więc nie ma tego prostego builda typu 66 dronek i Mass Roach i atak. No gdyby Klem to wiedział co my, to raczej by się teraz ucieszył troszeczkę, no ale też pytanie, jak dużo zrobią te miny, bo na nich bardzo teraz będzie polegać zawodnik Team Liquid. Tutaj uciekamy, no bo oczywiście nie ma przestrzeni do zadawania obrażeń, Roachy są trochę za solidne. To trochę ciekawe, czy znowu będzie te plus jeden do Lingów pod kątem grania ultralisków, nie? Czy po prostu Serral chyba możliwe, że wróci do tego, co zadziałało na mapie pierwszej. Ja sądzę, po tym, że to faktycznie Benignest, to faktycznie będzie to defiaśkę plus dwa do pancerza oraz plus jeden na jednostki bijące wręcz. Z drugiej strony powiem się jeszcze kolejne trzy Roachy, także, ale szybki hype to jest 6.40 już zaklikowany hype. Także Serral za bardzo się nie pieści, jakby nie patrzeć, także... O ile tu min nagle zobaczył ten changing, no wydaje mi się, że już to będzie powinien się spodziewać dokładnie, na co właśnie będzie grał. I tak, wydaje mi się, że taki spór na każdą bazę to jest minimum. Nawet nie chodzi oczywiście o formę zaatakowania jakiegoś modiwaka, tylko o formę takiej statycznej detekcji na miny, które oczywiście będą pojawiały się w linii wydobycia zawodnika zergowego. Także powoli... No, wydaje mi się, że szybko ultralisk mogą być w sumie świetną odpowiedzią na to właśnie gra aktualnie Klem. Tak jak właśnie mówiliśmy, pojawia się właśnie plus jeden na jednostki walczące wręcz. Pojawia się oczywiście plus dwa do pancerza oraz prędkość na bielingi. No i za chwileczkę właśnie będą wlatywały te pierwsze miny. No i to jest duże zagrożenie dla ekonomii Serrala. Ciekawe, w którym momencie to zrobi Klem. Teraz, czy Serral patrzy, aż patrzy na minimapę, czy on patrzy. Widzi. Zauważył, aha. Skotowane w sumie te drony. O, 14 dron, w ogóle padło z jednego dropa. Ile? Za chwileczkę jeszcze drugi drop po drugiej stronie. Och, jedna mina odpali. Ale nie w drony, także na szczęście Klema, na szczęście Serrala. Mina troszeczkę wybucha w innym miejscu niż mogło to mieć miejsce. Tak, wydawać by się mogło, że dużo, ale mogło być jeszcze gorzej na pewno. Ale i tak Serral ma większe zaopatrzenie i wydaje mi się, że niezłą perspektywę, tak czy tak. Także, no liczył na więcej Klem pewnie, to jest takie... No 15 dron przy takim pozycji to wydaje się być troszeczkę mało, jakby nie patrzeć. Tym bardziej, że w tym momencie Serral zajmuje złotą bazę, także jego oczywiście wydobycie za chwileczkę poszybuje drastycznie w górę. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale Serral przez chwilę robił 3 Vipery, po czym anulował jednego, nie? Czy uznał 3 Vipery za dużo, 2 w sam raz. Czyli chyba oszczędza gaz na ultraliski, albo może coś innego. Na razie jeszcze nie pojawiło się żadne ultralisk cavern, także... A no, to też racja, też racja. Że ultralisku przynajmniej jeszcze w najbliższej przyszłości nie zobaczymy, ale wydaje mi się, że ten budynek może już za chwilę się pojawić. Tym bardziej, że faktycznie Klem głównie bazuje na samych Marinesach, także... Także takie ultralisky byłyby naprawdę doskonałe. No i już na paskę produkcji to lepszy ten budynek się jak najbardziej pojawia. Adrenal za chwileczkę również już wchodzi, także te ringi będą naprawdę gigantycznie mocne. No i wracam do tego właśnie, co działo w tej grze numer 1. Także pojawia się Barrow oraz pojawia się już pierwszy Infestor, który na pewno będzie próbował zrobić jakąś potencjalną flankę. Doskonale, dokładnie to, co zadziałało. Trochę inny początek Klema. Niby miał być niewygodny. Jeszcze oczywiście miny z mediwakami nie powiedziały ostatniego słowa, chociaż tu akurat same mariny na pokładzie mediwaków francuskich. Adrenal zaraz się zakończy. Idealnie na potrzeby nadchodzącej batalii. Fajne korosiwy. O, nawet minę zniszczył. Klem nie zdołał przekopać. Trochę się ociąga. Oj, tutaj niezłe podejście dla Serrala, bo właśnie te miny teraz wiele więcej nie zrobią, ale to jest coś, na czego nie można lekceważyć, na co trzeba szybko zareagować i robi to Serral. Myślę, że w jednego Pain'a kliknął Klem. Jednego, po czym... No to wycięcie naprawdę doskonałe ze strony właśnie Serrala. Także bardzo ładna kontrola Viperów po jego stronie.
Serio, to jest niemożliwe, jakby nie patrzeć. Będzie, że tak, 50 limitu różnicy, Serial w połowie mapy, dopiero co się świetnie obronił, no teraz go chyba pociśnie, albo ja jeszcze poczekam na dzika, jeszcze poczekam na Infestora, jeszcze go tak, wiesz, w ładnym stylu pokonam chyba, myśli sobie Serial. Tak. No na pewno nie podpalił się właśnie, bo takie dobre wymiany nie stwierdzi od razu. Okej, zrobiłem dobrą wymianę, dużo stracił, bierzemy wszystko, atakujemy, tylko faktycznie na spokojnie. Wie, że ma przewagę? Będzie starał się po prostu tą przewagę jeszcze bardziej powiększyć, niż powiedzmy wykorzystać ją w tym momencie. Świetna sprawa, jak teren jest taki właśnie już trochę wystraszony po nieudanej walce, no to siłą rzeczy jest cofnięty. Jak jest cofnięty, to można super wypozycjonować infestory, bo one nie są nawet na środku mapy, tylko po terańskiej stronie mapy. Najlepiej być nie może. Zakopany infestor jest tutaj, jest! I jest Fangal, jest Serral. Już się pomina w ogóle wybucha te wszystkie jednostki, tak na pewno. W ogóle świetna kontrasta Serrala. Po pierwsze dobry Fangal, po drugie jeszcze bomby rzucone na medivaki. Po trzecie jeszcze większość jednostek złapanych, no czego chcieć więcej, także Serral oczywiście swoją przewagę no, powiększa w gigantyczny sposób. Grałem już poniżej limity, przynajmniej na razie tego limitu jeszcze nie odbuduje. Jeszcze będzie próba zdetonowania tej planetarki. No wszystko wskazuje na to, że faktycznie to się uda, także ekonomia Klema jeszcze coraz bardziej ucierpi. Pierwsze 12 STV w tym momencie już stracone. Tylko oczywiście ładna plus tak, że faktycznie posiada jeszcze 2 komacentery, które są obok, także jak najbardziej może sobie obok przylecieć. No za ta 14 jest i w momencie, gdy nawet nie jest bliski limitu, no to już bardzo boli. No i nie ma za dużo teraz optymizmu, Klem, jeżeli chodzi o wychodzenie na mapę, tak myślę. Wszystkie ulepszenia ładnie się kręcą, no nawet Serral będzie mieć szybciej 3-3 do pancerza i ataku dla swoich jednostek. I Neural. Ha, jeszcze sobie tutaj... Co? Tak w sumie zastanawiam, dlaczego ten Neural będzie, czy... No w sumie nie wiem, miny... Potencjalne przejęcie może Ghostów, jeżeli sobie MP na nie. Tak. Bo oczywiście Medivaca nie może przejąć, jeżeli są jakiekolwiek jednostki w środku, więc... Spokojnie. Tam liberatory. Spokojnie, Serral, on nie. Już nie żyje, ten Neural chyba nie jest potrzebny, no ale dobra. Tak dla pewności, dla jak pewności. Jak można zrobić, a to sobie kliknę w takim razie. Tak. Kto mu zabroni? Może kiedyś się przyda. Jaki gotowy na desant min jest teraz Serral. Nie ma szansy, żeby to się udało. Tutaj widać zacne MP Klema, wyłączył Vipera. A oj, tutaj ten Viper to kompletnie tak jakoś... No dobra, rzucił zatrucie, może mu to wystarczyło, ale... Nie były Vipery zbyt użyteczne akurat w tej wymianie. Serral robi ultraliski. No jeszcze jedna taka udana bitwa by się przydała. Chyba, że Serral znowu coś zepsuje. I będzie wielkie odrodzenie Klema na tej, no bardzo ważnej trzeciej mapie, bo jest oczywiście remis. Ten kto wygra, ten będzie potem mieć punkt meczowy. Zepsuć jest bardzo łatwo, w sumie jedna zła bitwa i tak naprawdę role mogą się odwrócić bardzo szybko, także musi to wszystko uważać. Ty będziesz grał w trajski, które w sumie potrzebują bardzo dużo otwartej przestrzeni, żeby były takie bardzo optymalne, jeśli chodzi oczywiście o ich użycie. Im jest powiedzmy przejście bardziej wąskie, tym oczywiście są zdecydowanie dużo gorsze coś, to właśnie Klem jak najbardziej może wykorzystać i oczywiście stara się to zrobić. Ponieważ faktycznie te wszystkie przejście, które prowadzą do jego baz, są bardzo mocno zwężane przy pomocy właśnie budynków, które Klem posiada. Jeszcze przygotowany bardzo solidny drop w sumie do bazy Klema. To jest coś, co w sumie nie jest aż tak bardzo spotykane, ale oczywiście może być bardzo groźne, ale to w sumie wszystko pada pod te mariny. Także Serral oczywiście w ostatniej chwili jest w stanie zawrócić. Teraz są bardzo ładnie zauważone, także Wikingi już tutaj ruszają w pościg. No i to są może być takie już małe zwycięstwo Klema, także po pierwsze przechwycił te overlordy, a po drugie dwa z nich straciły życie. No tak, ale dużo jednostek Klema jest po prawej stronie i teraz ich nie ma tutaj, a tutaj widać dość spora akcja Serrala. Uje, co jakby się jednostki Trana przytuliły? Zobacz, on chciał, nie wiem, zatrzymać te Bane'y może, no, ale te Marinavi, Maruderavi tak się przytulić, to nie jest najlepszy chyba też pomysł. No i Serral po raz kolejny będzie w stanie zniszczyć bazę koło minerałów. Nie będzie. No, nie był w stanie. Dożartowałem, jednak nie będzie. Kurczę. Zabrakło sobie u was 3 albo 4 Bellingu, żeby zabić te STV, które to wszystko naprawiały. Że baza mimo wszystko obroniona, też ta jedna mina przeżyła tego jednego Corrosiva, ponieważ przeżył tylko i wyłącznie jeden Ravager. No ten Infestor optymistycznie stoi, ale po pierwsze oczywiście daje wizję, która oczywiście bardzo mocno pomoże Serralowi, żeby był w stanie bardzo dobrze i oraz optymalnie przede wszystkim podzielić swoje jednostki. No czuję, że Serral już się zdemotywował, jeżeli chodzi o ataki na godzinę 12 i teraz atakuje z prawej strony i właśnie spróbuje wykorzystać tego Infestora, który ma 100% energii. Po prostu jak teraz się będzie wycofywać, to on rzuci Fangala i chyba tutaj spróbuje właśnie tego Klema przechwycić. Zobaczymy, czy to się uda. Na razie jeszcze skałki niszczy Serral, co by posiłki dobiegały szybciej na front, zajmuje też kolejne ekspansje i tak dalej, no ekonomię makro.
mają świetne gracze, a teraz zobaczymy znowu jak ta kontrola i czy jest potencjał. To jeszcze jakiś zakopany zerg Serala patrzy, no i Seral pcha, tam jest ten Infester na górze. Wierzę, że go użyje, bo inaczej to nie byłby Seral. No, ale jeszcze przepycha swego przeciwnika, Planetarka. Gdzie ten Infester? Dlaczego on się nie przybliżył? No może nie trzeba, może tu i tak jest za dużo jednostek Serala. Nie wiem, wszystko to utrzyma, oczywiście no. Planetarka bardzo mocno pomoże. To są dwa laboratoria, które w sumie okej, dostały otrucie, ale mimo wszystko były w stanie utrzymać przy życiu. W sumie jestem ciekawy, czy ten laborator ratował. Rzeczywiście teoretycznie Parasitibon powinien go zabić, ale z tego co widziałem, od razu leciał w stronę SCV. Więc teoretycznie była możliwość jego naprawienia. Ale widzę chyba, że go tutaj nie ma, więc musiał jak najbardziej zginąć. No i to jest właśnie ten moment, takie zerga, gdzie faktycznie atakują w jedno miejsce. Okej, teren się broni, ale możliwości produkcyjne zerga są tak gigantyczne, że tak się powstaje kolejny limit, wbijamy tak naprawdę drugim limitem w to samo miejsce. Co oczywiście zwiększa teoretycznie szanse na przebicie się. Chyba jeden dobrodor przytankował jeszcze strzał miny. Seralowi dodatkowo. Tak, Seralowi zdarzało się czasami 5 limitów rzucić na taki problem defensywy terańskiej. Aż w końcu się przebijał, czasami nawet więcej, no ale też właśnie musi uważać na to, żeby za łatwo nie poświęcać jednostek. Skana fajnie tam teraz rzucił klempa na godzinie 3, bo się próbuje zorientować, czy gdzieś jest zakopany Infestor. Seral też wie, że klem pewnie się tego spodziewa i pewnie będzie rzucać skany, to jakoś jeszcze inaczej. Może będzie próbował ustawiać właśnie swoje Infestory. Jest kolejna awantura. Czy ty widzi tego Infestora z Seral, którego chwilę widzieliśmy? Nie, on dalej stoi bezczynnie, więc same Lingi, Bane'y, Ultraliski, Vipery atakują, nawet parę Roachy. Oj, teraz jest trochę Bane'ów. O, tak. Teraz się udało. Teraz się przebił. Pytanie, czy warto było, ale nie było na pewno najgorzej. Wydaje mi się, że warto, to bardziej, że ten komacenny trup dosłownie obok również zginął, za tym idzie, nie ma możliwości takiego szybkiego przylecenia tym bazą oraz oczywiście odbudowania tej ekonomii, która oczywiście, no w miarę duży bank, oczywiście zremaksował się, jeszcze posiada 3000 minerałów oraz 2000 gazu, też jak najbardziej takie możliwości produkcyjne Seral cały czas posiada. To jest zbudowany jeden koruptor, żeby właśnie zrobić tego liberatora, no ale Klem się wycwanił. Ponieważ faktycznie wysłał jeszcze 3 wikingi, które były w stanie go mimo wszystko uratować. Seral już produkuje kolejne koruptory, żeby oczywiście być w stanie pozbyć się takiej pierdliwej jednostki. Dysz mu wrzucony do tej starej, nowej bazy, którą właśnie w tym momencie zajmuje ponownie Klem. No i te liberatory bardzo mocno upierdliwe, jak i po jednej, tak samo i po drugiej stronie, co oczywiście bardzo mocno troszkę niweluje bank Serala. Gdzieś będzie kolejna intryga na prawą stronę, Klem prosi o pauzę. Pauza. I odwraca się do Sławki. Oho, nos wydmuchać. Czyszczenie dróg oddechowych, ktoś tam jeszcze w gwizdek od razu, chyba sędzia. No pauza. Widać. Dobra, chwila. Wierci Klem, czy wywierci? Leciuteńko chory, okej. Okay. Chyba poszło dobrze. A Seral pyk zdrowy. Jak byk rozpłodowy. Próbuję wybić go z rytmu troszeczkę. Co to jest Seral? Dobrze, to momencik. Ja także. Tak, szybko wracamy do rozgrywki. Wszystko gotowe, lecimy dalej w takim razie. Klem musiał się wyczyścić. I lecimy już teraz od razu. Seral po tej pauzie wbija się w Klema, który może jeszcze nie do końca wrócił do rytmu rozgrywki. Ale tu są 4 liberatory. Za bardzo nie ma antyera, jak chodzi o Serala, także nie wiem, czy do końca ten wjazd może być taki dobry. Oczywiście jest to orbita, który bardzo przy tym został podniesiony. Bardzo jest split również ze strony Klema, ale te wszystkie STV jednak wybuchają na sam koniec. No wydaje mi się, że to właśnie te STV wybuchnięte troszkę uratowały ten atak Serala, ponieważ nie wyglądało to aż tak dobrze. Gdyby mimo wszystko Klem był w stanie ocalić te STV, to wydaje mi się, że ten wejście byłoby no w sumie beznadziejne, jakby nie patrzeć. Ale jednak minimalnie. Jeżeli zniszczy te skałki tutaj Klem, to ten jeden Infestor będzie mógł świetnie przejść. Mam wrażenie, że Seral powinien wcześniej zniszczyć te skałki, ale to są takie detaliki, które czasami tam dopiero po zagraniu wielu gier się odkrywa, ale na tej konkretnej mapie właśnie, bo nie. O, tu też jest Infestor od prawej, super. O, tutaj ten od lewej, dobrze nam Jan pokazuje, jakie są możliwości Serala, ale też pytanie, czy właśnie ta liczba liberatorów i tak nie zniechęci Fina. O, skan? On zobaczył tego Infestora? Nie, chyba nie. Było raczej poza zasięgiem. Mówię o tym oczywiście po lewej stronie, po prawej nadal niezauważony. Seral w gotowości. Kolejny limit, kolejna szansa, kolejna próba. Znowu trochę, no podobna, żeby nie powiedzieć, prawie taka sama kompozycja, ale teraz koruptory jeszcze są na liberatory. No i oj, Viper stracony od miny, no i Gida. O, jak dobrze. W końcu bardzo ładne wykorzystanie tego zakopanego Infestora.
No, coraz się wbija jak do siebie, ale to tym razem posiada antyler, także te liberatory w końcu jak najbardziej zginą. Tam jeszcze drugi inwestor po lewej stronie jest zakopany. O, jest jeszcze wykopany! No jak to jak? Przepiękny fangal. 10 minut czeka ten inwestor, ale się doczekał. Pięknie. W końcu dał radę, także świetnie wykorzystany inwestor jak i po lewej, tak samo jak po prawej stronie. No i w sumie, no nie wiem, tych krów troszeczkę optymistycznie pod tymi głosami to stoją. Oczywiście przewaga supply'owa, no gigantyczna. Genialnie, na korzyść zawodnika niebieskiego. No i Klem wie, że tego wszystkiego nie utrzyma. No i dwa fangale i Klema nie ma. Nieźle. Dobra przerwa, nie? Nie, Soral przemyślał i tak sobie, mam tu inwestora, nie mam inwestora, czemu ich nie użyłem? Czemu na 10 minut tam stoją? To może ja wygram. Jednak. To jest w sumie tak sama logika jak z tym dropem min, gdy właśnie teraz nie grają na protosów. Mhm. I faktycznie wisi ten medivac w tym jednym miejscu, tak, 10 tak, minut tak, wisi, tak. Po tym czasie przylatuje, robi swoje i faktycznie nice. Wygrywa grę takim czymś. Super, super akcja, widać cierpliwość, widać jest dużo pewność siebie Serala, no i obejmuje prowadzenie 2-1. Mamy początek czwartej mapy finału, jest to mapa Oceanborn, Serral na niebiesko, Klem na czerwono i zobaczmy, co się urodzi z otwarcia prawdopodobnie Reaperowego, jeżeli chodzi o Klema. Lubi to robić, umie to robić, ale nie stosuje tego tak często jak innych otwarć Klem. A Serral, jak to napisał Geralt, codziennie wstaje rano, to już jest trudne, ale na tym polega odpowiedzialność. Kąpie się w szeremblu, polowanie, golfik, dwie gry z Ergiem i spanko, wiadomo, że nie choruje. No i potem samego dnia wygra na turnieju. Trzeba chcieć więcej. Przecież Ergi nie trenują. Wiadomo. One są zajęte wygrywaniem turnieju. O, to tak mam swoje słowa kiedyś chyba słyszałem. Ktoś tak kiedyś powiedział. Pięknie. Myślałem, to jest tylko wyłącznie jeden Reaper. Właśnie chciałem powiedzieć, że myślałem, że będzie więcej Raxów, a tu tylko jedne, więc może to jednak jest... Może to jednak jest samo otwarcie co na poprzednich mapach, ale taka niebanalna wersja Bozy... Barakiem na Lowgroundzie. Tak, ale tak się zastanawiam, czy to nie będzie dążyć do może jakichś nawet Battlecruiserów, bo dałoby się tak zrobić. Chociaż no, różne warianty różnych zagrań, oczywiście z tego można zagrać. Ciekawe, że Klem mimo wszystko... No pomimo tego, że trochę nie korzystam to pozycja do robienia barykady, to i tak się na nią zdecydował, bo tutaj to jest oczywiście ten problem z laserem, też o tym rozmawialiśmy minimalnie, ale no, prawie wszyscy dobrze drogowie oczywiście to wiedzą, że no, jak dobudówki są poza naszą bazą, to ciężko jest, bo Serral na przykład może właśnie zrobić wczesne lingi, rozwalić reaktor czy te chlaba i jest problem właśnie, więc trochę się dziwię, może zabudowa jest na dole, ale dobrze to ranie. Też takich rzeczy się podejmują w tym Klem. Oho! Wystalkowany. Absent cię wystalkował, tak? Aristory faktycznie pracuje w pewnym serwisie komputerowym też. W pewnym polskim mieście. Zaczynającym się na Inter.p. Tak, Aristory jest oczywiście Polakiem z Polski, więc wszystko się zgadza, Absent. Dobra. Były praktykant, pozdrawiam. Czułeś go, tak? No nie wiem, kto to jest, więc... To... Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Przyczajone. No dobra, mamy ciekawe rozwinięcie, jeżeli chodzi o Klema, bo jest to fabryka numer 2. Na razie buduje Heliony. No tak trochę Klem przyczarował. Zobacz, że teraz ma w ogóle otwarte wejście do swojej bazy. Tak nietypowo. Aha, czyli... Faktory. Wyklony, no. To jest takie otwarcie, które jest zagrał w sumie na mapie numer 1. Tak to wygląda. Identycznie, także... Pierwsza szybka faktorka, za troszkę druga schowana. Że takie otwarcie... 6-8 cyklonów oraz prawdopodobnie przejście w bio. No chyba, że zaskoczy. Może zaskoczyć i faktycznie zagrać całkowitego mecha z tego. Wydaje mi się, że Klem jak najbardziej jest do tego zdolny, ale jednak bardziej bym się kierował w stronę bio z jego strony. Tak, prawdopodobnie to właśnie w to przejdzie. No zobacz, w ogóle ile strony zrobi z ringu. No właśnie, chyba 20 z ringu zaklejkowanych w tym momencie. Też to zwróciło moją uwagę. I robi coraz więcej. Zastanawiam się, czy tu Benny Knest się jakieś nie pojawi, ale... No nie wiem, co... O, złapie? Nieźle przechwycił. No na pewno złapie, bo strony są zbyt wolne, żeby no były tak. W stanie od tego uciec, ale... Nie wiem, czy 20 z ringów to nie jest aż za dużo na tego typu zagranie. No to jest ciekawe, to jest takie przygaszenie Klema już na samym początku. A to są, no, kurcze... O, tutaj się Serral z kolei troszeczkę wybił z rytmu. Chociaż to jest trudne złapanie takiego Heliona na pełnej prędkości. Serral wlatuje Overlordem. Coś tam zobaczy, chyba kolejnego cyklona. No w sumie nawet ważne, że zobaczył. O, jeszcze jakieś cyklony, czyli Klem nie zrezygnował zupełnie z tego i pewnie to jest to, co na pierwszej mapie. Roche, Lair. No, mapa pierwsza, tylko...
Tylko tak naprawdę. No lepsze twarz, lepszy porządek z mojego strona, ponieważ oczywiście był w stanie zapaść dwa cyklony, które są bardzo kluczowe tego typu otwarciu. Oczywiście widzimy, że będzie to oczywiście przejście w jednostki biologiczne, ponieważ zakolejkowany już w tym momencie został Steampack. To, że tak wcześniej powiedziałeś, to w sumie identyczne otwarcie jak na mapie numer 1. Tylko różnica jest taka, że strona ma dużo lepszy początek tego wszystkiego. Tak jest. Cyklony atakują królową. No widzimy, że się tak właśnie przymierza, oddala, zastanawia w sumie Klem, na co można sobie tutaj by pozwolić. No ale wiadomo, że na niewiele. No i zawsze jest ta to niebezpieczeństwo, że nagle zerglingi wpadną i nas złapią. Trochę więcej Roach jeszcze zrobił Serol, ale wraca do dronek, robi ulepszenia, czyli to co zrobił na razie to jest taki obowiązkowy skład obronny. No ale trzeba wiadomo, że dalej dronować, zaraz pewnie czwarta baza będzie i tak dalej, i tak dalej. A trochę problematyczny początek Klema. Nie. No, jest to taka w sumie idealna reakcja, może nie idealna, ale taka sama reakcja właśnie na mapie numer 1, także prędkość do Roachy. Prawdopodobnie za chwilę pojawi się również Bannic Nest po raz 1 na Zerglingi. Bardziej tego bym się właśnie spodziewał po tego typu zawodniku. No chyba, że zaskoczy, zagra Roach z 1-1, ale wydaje mi się, że jest dosyć mało prawdopodobne. Roach, że Roach tylko i wyłącznie właśnie skontrowania tych pierwszych cyklonów, chociaż z drugiej strony jest jednak plus jeden range. To, że może być faktycznie zmiana strategii, jak chodzi o samego Strala, ale bardzo potężny kutratek, który ma się wpada w niewydobycie. Nieźle. Nieźle, naprawdę. I on jeszcze może przebiec dalej do naturalnej bazy, ponieważ barak został w tym momencie podniesiony. To może być w sumie taki w miarę szybki koniec Klema, jakby nie patrzeć. No to niezły finał. Klem przed chwilą zrobił taką minę, jakby już wiedział, że przegrał, ale... Znaczy no... No w sumie sytuacja jest beznadziejna, to jest 12 CV, który w tym momencie stracił. A zauważ, że strona ma 6-8 dron i on jedyny co robi to jest tylko i wyłącznie armia. A prawdę mówiąc to Klem nie ma żadnych możliwości obronienia tego. Dopiero teraz pierwszy Stitch Tank jest w tym momencie zakolejkowany po produkcji, ale jego nawet jeszcze nie ma. On jest dopiero w budowie. Unio. Aż go tutaj kara, Seral. Widać, że poczuł flow, poczuł wenę. Jeszcze szybkość Roachy zakończona idealnie, gdy jest potrzebna, kiedy już może atakować. No i idzie ruchami nieznoszącymi sprzeciwu Seral do trzeciej bazy, może do drugiej. Zobaczymy zaraz pewnie posiłki ze sporej liczby zerglingów. Wyskoczył z jajek Serala. Jest teraz dopiero jeden Siege Tank, ale on nie broni nawet trzeciej bazy, na której zapewne skupi się Seral. Ładna salwa w pierwszego cyklona. Korosji wyniszczą kolejnego, a nie, no nie powinny zniszczyć. Słabe mikro. Panie Francuz. Ma troszkę opłakane, oczywiście Seral nie stawia wszystkiego na jego kartę, on już zrobił 20 kolejnych dron, już w tym momencie robi hajwa. To jest 85 dron w tym momencie, 83 na Serala koncie, a Klem z trapatami. Duże problemy, jakby nie patrzeć. Bardzo ciężka pozycja Francuza, no z tego naprawdę niesamowicie ciężko będzie się pozbierać Hive, Hydraden. No Seral już tam jest w początkowych meandrach długiej rozgrywki, a Klem oczywiście próbuje uformować, ulepić sobie ekonomię trzybazową, może jakąś produkcję i tak dalej, i tak dalej. A Seral jeszcze tak widzi, że może trochę podgryźć, trochę presji dostarczyć przeciwnikowi. No będzie ciekawe, czy może jakoś się Klem pozbiera, czy jednak miazgunia będzie już kompletna. W tym wszystkim kluczowym znaczeniem będzie to, czy Seral będzie chciał mnie wszystko atakować, czy jednak będzie chciał tą grę ciągnąć troszkę na takie dłuższe czasowo. No właśnie, jeżeli stwierdzi, że gra, ok, gram 3 Vipery, robię Mass Roacha, to jest duża szansa, że on tą grę wygra. Jeżeli troszeczkę zagra tak bardziej defensywnie, czyli zrobił sobie te lurkę, zrobił sobie ulepszenia do nich, no to teoretycznie Klem ma jeszcze jakiekolwiek szanse na kombat, ale to będzie naprawdę bardzo ciężkie. Widziałem przed chwilą kolejne zwątpienie w kamerce Klema. Zwątpień nie ma końca, skanował przed chwilą godzinę trzecią, zobaczy no budującą się haczę i teraz też już zapewne wie, że tam jest haterka na godzinie 6, pełna saturacja, piękny rozwój Serrala. Najlepsze jest to, że on zrobił tutaj właśnie presję, jakieś przechwycenia, to i tamto, a i tak te Vipery są mega szybkie. W 10 minucie już będą do dyspozycji Fina, więc Klem nawet jakby bardzo chciał, to nie może żadnego timing pusha zrobić, ale spróbuje zrobić zrzut min na ekonomię i jeszcze na godzinie 6 będzie desant, no widać, że nie najskuteczniejszy. Aha, i te miny też tak widać, że drogą okrężną, lekko mówiąc, podlatują. Ciężko, ciężko, opornie. Bardzo niełatwo to wygląda. No ale dobra. Trzeba spróbować, bo ten po raz ostatni, jeszcze bez combat shielda wchodzi tutaj Klem, oczywiście to ulepszenie zaraz będzie. Hydraliski, lurkery, zasięg do nich też będzie.
No i czeka pewnie tylko na te kilka właśnie jeszcze wzmocnień Seral, żeby zadać kolejne uderzenie. Może zablokować czwartą bazę Klema, bo ona też już powolutku się kończy. No dokładnie, są Vipery z energią. Teraz Klem ma Medivaki i na trzeciej, i na szóstej. Zobaczymy, czy da to jakiś efekt. Czy on tak po prostu sobie będzie tymi Medivakami tutaj wisieć w powietrzu. Czwarta baza Klema zaraz będzie przelatywać. A, na 12, okej. Okay. Oho. Tam tu kliknął i tam na godzinie tutaj też kliknął. Oj, trochę niedbale. A bo akurat królowe były i to w niemałej liczbie na miejscu. No, zawsze gotowy, jakby nie patrzeć. Już nie ważne, co się dzieje, to faktycznie Seral już tam jest, z dużym wyprzedzeniem. No, ma właśnie w końcu bardzo mocną próbę podejścia po to wszystko. Oczywiście dwa Vipery to są bardzo kluczowe, jak chodzi o walkę z samymi switch tankami. I od razu są bardzo ładnie wyczynienie w sumie dwóch switch tanków. No i w sumie to może być bardzo problematyczne, chociaż trzy switch tanki jeszcze na górze są, w sumie już dwa. Że lurkery za bardzo nie mogą jeszcze w to podejść. No tam jeszcze jest chyba energia na tylko i wyłącznie jednego abducta, ale te sztanki bardzo mocno odsunięte. Także są jak najbardziej w tym momencie niszczone. No i to faktycznie to są lurkery na mariny, także to scenariusz, który chyba nie jest wymarzony dla samego Klema. Oczywiście gołcy są już w produkcji, ale nie ma ich jeszcze na miejscu. Że właśnie w tym momencie, kiedy faktycznie Seral będzie w to wszystko podchodził, to Klem może mieć gigantyczne problemy, jak chodzi o samą defensywę. Bo pierwsze dwa ghosty już są, co za tym idzie, jeden z tych lurkerów już oddaje swoje życie. A zostało ich jeszcze, no niemała ilość. No zniechęcenie to jedyna emocja, jaką widzę od dłuższego czasu w kamerce Klema. No tak powolutku rzeźbi, może jeszcze się jakoś wybroni przed tym atakiem. Lurker irytująco ustawiony, ale Klem znajduje na niego metodę, a tutaj, co się tu wydarzy, na razie znika piechota Terana. Jeszcze, ale tam jest jaki pobijany, jest Klem na górze i na lewej, i na środku jeszcze te hydry pięknie się rozdzielają. No i Seral ma dominującą masę, która już idzie do trzeciej bazy. Seral po raz kolejny w swojej karierze chyba nie do zatrzymania. No może jedna mapa, ale ogólnie to GG i Seral wygrywa. Kolejny Home Story Cup, 24. edycję. Well played. Wielkie gratulacje dla niego jednak. Tak jest. Pokazał, że on jest tutaj najlepszy. Dokładnie. Well played. Za chwileczkę oczywiście wywiad z Seralem. Zobaczymy, co ma do powiedzenia. Będzie jeszcze jakaś ceremonia wręczenia nagród. Także pięknie, pięknie. Klem mięknie. A Seral jak zwykle typowy dzień w robocie. O, znowu wygrałem. Doskonale. Well played. Teraz wywiadu może posłuchamy, zobaczmy, co tam będzie. Pretty convincing series. I think obviously you looked very good on Equilibrium throughout, kind of on Halcyone as well. I think yeah. I'll ask about Hardlet a little bit because Hardlet was just a map where Klem got some pressure early. It kind of felt like you were holding on, but did you ever feel like you had a grasp on that game or how did that go? No, that game didn't go too well. I mean, I think I had a pretty decent early game and everything went smoothly. I think the one counterattack kind of messed me up. I should have instead of just tried to surround with that. And I felt like I had no food on the game anymore after that point. Obviously, there's always hope, but he played very well. That's why I backed up to the roaches after that again, just because I was a bit scared of the Widow Mines and just wanted to force tanks. All right, and on Halcyone, you had a couple moments where it got a little interesting. You had a lot of bases and everything, but there was a few fights that didn't go your way. Kind of, you know, the one just before you won the game was not as great. Did you ever get worried about any of those fights, or are you pretty happy about it? Yeah, I was getting a little bit worried. I think I took some bad fights at the fourth base when he had, like, the orbital in the wall and that kind of stuff, and just exactly at the fifth base, I didn't get the best trades. The Banes didn't quite catch the units always, but I wasn't too worried just because he was just on five bases, he didn't have a sixth or anything. So obviously he's gonna expand very slowly, so that's just his game plan, but if I don't give him the gold, I'm pretty confident. And attacking the gold's pretty easy, also you get a pretty big concave there, so I wasn't too worried, but I was a little bit worried that I'm not messing it up because I did have a really good game going there. All right. Well, we're getting told that you should go lift your trophy up. So if you want to go join Dennis, around that way. You gotta just go around. Congratulations, Seral. Good luck on the trophy lift. We're gonna throw it over to Dennis and the gang to end up Home Story Cup 24. Thank you, guys. To się nie pucharą, poczekaj. Tak, tak. A, to się nie pucharą, przepraszam bardzo. A to już tak jakby teraz, tak, dobra. Off the Home Story Cup 24 here. Make some noise! Woo! Sarah!
Just a few words. Congratulations, first of all. What an amazing tournament you have been playing again here at Home Story Cup. Man, it was fantastic. I mean, you already talked about the game a little bit with the guys. How does it feel winning the Home Story Cup 5 times? I hope you like the new trophy, so to speak, the belt. Well, it's not quite the usual trophy, so it's very unique, and I love it. It's very nice looking. I'll put it on top of my shelf for sure. But yeah, just really happy. This is kind of what I'm always looking for, and wins just make me very satisfied, and this went very smoothly. Let's make it a short ending today. I think we all had a very long day, a very long weekend. Thank you so much for coming by once again, playing this tournament. Thank you so much to everyone who was participating, every player, every talent, everyone here at the Home Story Cup, everyone at home, all of you, our crew, our partners, everyone who was involved. Thank you so much being here at the Home Story Cup 24. I can't wait to have the Home Story Cup 25 with all of you once again. Let's meet here again in June. Thank you so much for watching. Have a good night and good fight. No dobra, to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Homestead Cup 24. Bardzo Ci dziękuję, że komentowałeś ze mną no nie jeden mecz, nie jedną grę. Dobrze, dziękuję. Tak jest, dzięki wielkie, że byłeś, że komentowałeś. Dziękuję wszystkim bardzo za oglądanie. Dziękujemy, zapraszamy i stosunkowo udanej nocy, czy tam dnia. Zależy, kto jak lubi. Do następnego.